Dzień dobry kochani, witamy w kolejnym dniu, w kolejnym filmiku. Dzisiaj z Wami chciałam się podzielić moje top 10 ulubionych seriali w roku 2020. Nie wszystkie te seriale były wypuszczone w tym roku, ale w większości chyba tak. No i to są seriale głównie na Netflixie, jest jeden z Disney+, i jest kilka na HBO. Widziałam kilka osób, które polecało właśnie te seriale. Myślałam, że to będzie taki fajny filmik na końcu 2020. Też zrobię taki filmik, a taki podsumowując cały rok, co u nas się wydarzyło i takie fajne momenty z 2020, ale chciałam po prostu z Wami się podzielić tymi serialami, które mi się najbardziej podobały. Może też macie akurat tutaj teraz przerwę i macie troszeczkę więcej czasu, żeby oglądać, lub akurat szukacie coś nowego do oglądania, to może Was zachęcę do oglądania tych seriali. Pierwszy serial, który mnie tak zaskoczył, który mi się strasznie spodobał, to jest Away, a tak się nazywa po angielsku. Ja mam Netflix ustawiony po angielsku, to nie znam wszystkich nazw polskich. I ten serial jest z Hilary Swank. Ona jest kosmonautem, który leci do Marsa. No i tutaj jakby dotykają takie problemy, że kosmonauci mogą mieć, bo ona nie będzie jej chyba, czy dobrze pamiętam, 2 lata, nie zobaczy się z rodziną. No i to bardzo fajnie właśnie opowiada, jakie tam są problemy z tym związane, bez kontakt właśnie do rodziny i tak dalej. Mi się to strasznie podobało, bo właśnie ona była troszeczkę inaczej traktowana jako kobieta, która tak wyjeżdża, jej mąż też był kosmonautą i też jakby on ją tak fajnie wspierał i to było też bardzo fajne zobaczyć taki związek, który tak mocno wspierał. Mieli taką starszą córkę, tak sobie też patrzyła na to pod pryzmat, jak Matylda podrosnie. No, jak mówię, bardzo, bardzo fajny serial i bardzo polecam. I właśnie taki też rodzinny, trochę tam jest właśnie o tej miłości, o tym małżeństwie. I moim zdaniem bardzo tak prawdziwie pokazany. I też taki pokazane, że no, nie idealne małżeństwo, takie jak mówię, takie z prawdziwej strony. Kolejny serial, który chciałam Wam o nim powiedzieć, ale myślę, że większość z Was oglądali, to jest Queen's Gambit. I jak chyba on ma już ponad 95 milionów osób oglądało ten Queen's Gambit na świecie, co jest jak taka ogromna suma. Dzisiaj akurat też czytałam czy słyszałam, że kreator tego serialu, czy ten miniseries, to on przez 30 lat próbował to nagrać i miał ten pomysł. I przez 30 lat ludzie mu non-stop odmawiali, że nikt nie będzie oglądać takiego jakby TV series na temat szach, bo to jest, szachy są nudne. No widzicie, cały świat teraz tutaj wskoczył i to ogląda. Też bardzo fajne, bardzo lubię te costumes, te wszystkie sukienki, które na sobie ubiera. Jej charakter jest bardzo ciekawy. No i cały pryzmat tego w szachy i tak dalej, to też jest bardzo ciekawe. Ja nie jestem jakoś osobą, która mega dużo gra w szachy. Z Johnem kilka razy graliśmy, on więcej grał w liceum i cały czas mu przypominam, że ja jak graliśmy, jak dopiero zaczęliśmy randkować, to ja z nim wygrałam. To był taki jeden raz. I pamiętam też w Istanbul były kafejki wszędzie i wszyscy grali szachy. No jak to oglądałam właśnie ten serial, to też mi przypominało te czasy. No ale ten, dlaczego polecam ten serial, to jest i przez to, że bardzo interesująca fabuła. Powiem Wam szczerze, że jak myślałam, że na początku, nie wiem dlaczego, że to jest na podstawie jakiegoś prawdziwej sytuacji, ale nie jest, to jest na podstawie książki. No i ta dziewczyna, która gra tą rolę, super zagrała. No i jak mówię, ta fabuła w ogóle jest bardzo, bardzo ciekawa i inna i niespotykana. Bo ile jest tak naprawdę filmów na temat szach? Kolejny serial, który chciałam Wam polecić, to The Mandalorian. To jest na Disney Plus i bardzo dla mnie to jest, chyba to jest
jeden z moich ulubionych w tym roku, ale też jakby dopiero skończyliśmy oglądać i sobie zmuszaliśmy, żeby tylko jeden odcinek oglądać na jeden wieczór, żeby nie wszystko jednym tempem obejrzeć, ale naprawdę super. I historia jest super. Jak ktoś nie zna Star Wars, to moim zdaniem i tak może oglądać. Jest kilka takich kluczowych momentów i kluczowych scen, które jak jesteś Star Wars nerdem i dużo jakby czytasz o tym i jesteś mega fanem, to będziesz miał jakby dodatkowe tak, o wow, jak fajnie, ale jak nie, to całkiem spoko, można to zupełnie inaczej, zupełnie osobno oglądać. No i co mi się podobało, to jest właśnie ta fabuła, ta historia, ten Mandalorian stara się, każdy odcinek jest jak on stara się oddać tej Baby Yoda, nie chcę powiedzieć, bo w tym sezonie, bo to jest drugi sezon, w tym sezonie dowiadujemy się jego Baby Yoda's imię, ale już nie powiem wam, bo nie chcę, spoiler alert, nie chcę wam przekazać. No i jak mówię, bardzo fajna jest ta fabuła, każdy odcinek jest jakaś inny adventure, jest na innym jakby świecie i coś tam, i ma jakieś różne przeszkody. I bardzo fajnie się to ogląda, że te 50 minut czy tam godzina to po prostu tak szybko leci i cały czas chcesz oglądać więcej. I to jest taki bardzo binge-worthy i bardzo fajny serial. I powiem wam, jakbym musiała wybrać tylko jeden z tej listy, to jest pomiędzy Mandalorian i The Crown. No i właśnie kolejny, to może wam powiem o The Crown. Myślę, że też większość z was prawdopodobnie znała. Ja się mega cieszyłam na ten sezon, bo w końcu jakby księżniczka Diana przechodzi i widzimy to z punktu widzenia jakby ten charakter, czy ta historia mnie bardzo, bardzo interesowała z punktu widzenia królowej, bo dużo wtedy pamiętam, jak ja pamiętam akurat ten dzień, kiedy księżniczka Diana zmarła i bardzo dużo wtedy pamiętam, byłam na grillu z rodzicami, ja z koleżanką się bawiłam i była telewizja, grała jakieś, nie wiem, czy jakąś bajkę oglądałyśmy, czy po prostu było tam i ja zobaczyłam na dole, że właśnie Princess Diana dead i pobiegłam do mamy i powiedziałam i po prostu do dzisiejszego dnia to pamiętam. No i wtedy jakby bardzo, bardzo to odczułam, moja mama też bardzo to odczuła, pamiętam, że nawet chyba moja mama zaczęła płakać. No i jakby dużo się o tym mówiło w Kanadzie. Ja byłam już wystarczająco starsza, że dużo na ten temat czytałam, jeśli chodzi o że Queen Elizabeth ją nigdy nie lubiła, że to jest tak naprawdę, dużo było takich teorii, conspiracy theories, że to rodzina królewska, to właśnie oni doprowadzili do tego i tak dalej. No i zawsze była taka fascynacja z Princess Diana. Dla mnie zawsze po prostu się fascynowało ją i jej styl i w ogóle. I to mi się właśnie bardzo podoba w The Crown, że oni bardzo, bardzo dużo artykułów też jest w sieci o tym, jak gdzie są zdjęcia, aktorka, która ją gra i jak ona się ubierała, właśnie porównywanie te styly i naprawdę w większości to było po prostu strzał w dziesiątkę, super, super to nakręcili. Bardzo mi się podobała ta aktorka, bardzo fajnie ją zagrała, myślę, że bardzo dużo jej feature zagrała. Jedynie co mi się tutaj troszeczkę nie podobało, jest, że trochę pokazywali, że ona miała bulimię, jakby zaczęła tam ścieżką bulimią przez to, że jej się nudziło. Czy to było tak troszeczkę pokazane? Ja odebrałam to bardziej i bardzo dużo osób to skrytykowało. Ja to odebrałam, że ona była taka bardzo samotna i dlatego przez to się wdrążyła, ale co czytałam na jej temat i ona tam w kilka opowiadała dziennikarom na ten temat, i powiedziała, że to było spowodowane też przez to, że cały świat się na nią patrzył.
No i też ta historia pomiędzy Charles i Camilla i też ją pokazali i no całą tą historię oglądałam to, jak po prostu nie mogłam oderwać wzrok od tej całej, to nie jest fabuła, bo to się wydarzyło, ale myślę, że they took liberties, że to nie jest, to tak na 100% tak nie wyglądało, oczywiście jest taki element fantazji do tego, ale naprawdę bardzo fajnie to pokazywali, no i jak mówię, pamiętam te niektóre suknie, czy niektóre te momenty w ich życiu, co czytałam w gazetach i tak dalej, a no i widzieć to w telewizji, jakby w telewizji, w tym serialu, to zupełnie inaczej to wygląda, ale w tym razem tak samo. Mam nadzieję, że wiecie, o co mi chodzi. Kolejny serial, który wam bym poleciła, to też jest taki miniseries. To nie jest serial, że będzie ten, tylko taki miniseries, to się nazywa Ratched. I to jest na podstawie character, postaci w książce One Flew Over the Cuckoo's Nest lub w filmie z Jack Nicholson One Flew Over the Cuckoo's Nest. Ja tą książkę czytałam, bo jest bardzo znana w Kanadzie, w Stanach i to jest jedna taka książka, którą czytałam, bardzo chętnie ją przeczytałam, bardzo mi się osobiście podobała. To ta postać, ta Nurse Ratched, ona była tym antagonist, jakby tą złą osobą w tej książce. I tutaj ten miniseries opowiada jej historię, jej backstory. Jak doszło do tego, że ona zaczęła tak traktować pacjentów, bo to jest właśnie, wszystko się odbywa w oddziale psychiatrycznym, czy jakby w szpitalu psychiatrycznym. I ona tych pacjentów bardzo źle traktuje, jakby, no, inhumanely. No i tutaj jest cała opowieść, dlaczego, co tak doprowadziło, historia z jej bratem i tak dalej. Ja bardzo lubię tą aktorkę, też bardzo polecam. Myślałam, że to będzie troszeczkę taki horror, bo to jest ten sam dyrektor, który kręcił American Horror Story, co też jest fajne. I niektóre momenty są takie creepy, widać, że jakby ten sam styl, ta sama muzyka, ale nie jest jakieś straszne, nie jest, ja nie oglądam filmów horroru, bo nie, ja bardzo nie lubię, ale ten serial był naprawdę bardzo, bardzo fajny. Kolejny taki miniseries, który strasznie mi się podobał w tym roku i myślę, że też jest taki trochę na czasie, bo to co się wydarza w Polsce, jeśli chodzi o strajk kobiet i women's rights i dużo jest rozmowy o prawach kobiet i tak dalej, to jest film Miss America i to jest na HBO. No i aktorki, które tam grały, są fantastyczne, bardzo lubię ich. I to jest o ten Equal Rights Movement w latach 70. O tym jest premise, ten antagonist. Ona w ogóle, ta kobieta jest bardzo dla mnie, bardzo ciężki ma charakter. Jak to wszystko powstało, jeśli chodzi o Equal Rights? I też jakby ta przeciwna strona, właśnie tutaj z tej przeciwnej strony jest ta strona, która mi było ciężko zrozumieć, dlaczego kobieta by tak mówiła i tak dalej, i tak dalej. I tutaj było to pokazane w taki bardzo przejrzysty sposób. A co było ciekawe właśnie jest, że ta kobieta, która mówiła, że kobiety powinny być w domu, traditional family values i tak dalej, i tak dalej, to ona też była bardzo ambitna i ona skończyła prawo i też zdawała egzamin, żeby być prawnikiem, ale nie zdawała pod swoje imię, tylko jakby pod inne imię i trochę to chowała, ale jednak nie, bo bardzo, bardzo taka jest skomplikowana historia, ale bardzo, bardzo ciekawe i też pokazało ile, nie wiem, nie tylko czasu, ale ile siły przebicia
coś potrzebuje mieć, żeby się zmieniła konstytucja w Stanach, czy trochę się podmieniła ta konstytucja. Kolejny taki mini-series, widzicie, głównie tutaj chyba mam mini-series. Kolejny taki mini-series, który strasznie, strasznie mi się podobał, to jest Unorthodox. I to jest o kobiecie, która ucieka od takiej z Brooklyn, tam jest bardzo dużo Hasidic Jews, no i ona ucieka od tych bardzo konserwatywnych Orthodox. Ucieka od tej religii, trochę ucieka tam od męża, bo widzi swoją rolę zupełnie inaczej i po prostu nie widzi, nie czuje się dobrze w tym świecie i chce być piosenkarką i czy chce studiować muzykę. Tak, chce studiować muzykę i myśli, że właśnie pianino to jest to. I zaczyna się właśnie ta fabuła i mąż ją szuka. Dla mnie to było bardzo fajne jakby miniseries do oglądania, bo nie znam dużo o tej religii, czy tą część w tej religii, ten bardzo ultra-orthodox Jews. Nie znam po prostu bardzo dużo o nich. Ja nie wiedziałam, że... Nie, w sumie wiedziałam, że dużo kobiet właśnie goli głowy i noszą peruki. A wiedziałam, że oni jakby się ubierają troszeczkę inaczej, bo akurat oglądałam film o projektantek mody dla nich, że one muszą się jakoś inaczej dostosować. No i jakby dla mnie to było bardzo ciekawe do oglądania, no i takie też miłe, że czasami trzeba troszeczkę zmienić swoje myślenie, otworzyć sobie oczy i że wszystko jest takie możliwe, że warto follow your dreams. I tak bardzo pozytywnie się skończyło i bardzo fajny taki serial, który ja chyba w 2 dni pochłonęłam cały ten miniseries, bo było super. Kolejny to jest część taki dokumentalny. W ogóle ja z Johnem bardzo lubimy oglądać seriale dokumentalne. Jeśli chodzi o Netflix, to jest bardzo, bardzo dużo i jeden, który też bardzo polecam, to jest Don't Fuck With Cats. Po prostu jak ludzie z internetu znaleźli mordercę, to jest i nie policjanci, nie FBI, nie ten, tylko ludzi z internetu, jak oni mogą się zafiksować na czymś i znaleźć kogoś. I to wszystko przez to, że po prostu polecam hands down, to jest bardzo fajny film dokumentalny. I kolejny, który oglądałam i w większości tych jakby filmów dokumentalnych, jeśli chodzi o morderców, to są bardzo, bardzo fajne. A kolejne, które oglądałam z Johnem, trochę John mnie zmusił do tego, żeby to obejrzeć. I to jest o Michael Jordan i to się nazywa The Last Dance. Już zapomniałam, ale jest The Last Dance, też jest na Netflixie. Bardzo fajny i to jest właśnie Michael Jordan, o życiu Michael Jordan, kiedy grał w NBA, potem jak był baseball player, potem wrócił do NBA. W ogóle tam jest Dennis Rodman, trochę o nim i w ogóle cały ten, o tym całym świecie, jeśli chodzi o basketball. Chciałam powiedzieć piłka nożna, ale to inna piłka. O koszykówce i jego karierę w koszykówce. Naprawdę to jest super nagrane, bardzo ciekawe. Z miłą chęcią to oglądałam. Bo niektóre rzeczy to pamiętam, bo no Michael Jordan to był taką gwiazdą, że ludzie nawet, którzy nie oglądają koszykówki, to go znali. A oczywiście też dla mnie było najbardziej ciekawe, jak był ten czas, kiedy on był w Space Jam. Nie wiem, czy pamiętacie ten film, ale to był jeden z moich ulubionych filmów jako dziecko. I to też to pokazywali, jak on to nagrywał, jak to w ogóle się działo, bo naprawdę bardzo fajny film dokumentalny, też polecam. Ostatni, który wam polecam, to jest Lucifer. To nie jest nowe, to jest już od lat, ale ja zaczęłam to oglądać, jak byłam w ciąży z
Emą i musiałam leżeć już na końcu, już za bardzo nic nie mogłam robić. To zaczęłam to oglądać, no i jak mam, nie wiem, kilka godzin wolnych, czy wieczorem, czy cokolwiek, to wracam do niego i chyba już skończyłam, czy jestem na ostatnim sezonie, ale co mi się podoba jest, że można dwa odcinki sobie oglądać, czy jeden odcinek. Ja jakoś ciągiem nie muszę to oglądać, ale jest taki bardzo rozrywkowy. Mój mózg może się kompletnie wyłączyć, jest śmieszny, jest każdy zna tą chyba formułę w telewizji, że to jest taki crime show, że bardzo polecam. No i John powiedział, że muszę wam to o tym powiedzieć. Ja akurat tego serialu nie oglądam, a John bardzo lubi, to jest Better Call Saul. On uwielbia, cały czas próbuje mnie w ten serial wkręcić, ale ja jakoś nie mogę. To jest na podstawie... Zapomniałam jak... O, Breaking Bad. To jest na podstawie tego prawnika z Breaking Bad i o jego życiu. I John mówi, że to jest znakomite. Nawet powiedział, że chyba jest lepsze dla niego niż Breaking Bad. Co jak nie oglądaliście Breaking Bad, to bardzo wam też polecam. A to jest o tym prawniku i podobno jest super. No i taki bonus, co myślę, że może wy nie będziecie to za bardzo zrozumieć, to zrobiło szał w Stanach. Zrobił szał w Stanach i nie wiem, czy wy to oglądaliście, to jest film dokumentalny, który się nazywa Tiger King i to jest... mi się bardzo podobał. W ogóle ja pamiętam, jak John Oliver się śmiał z tego faceta, when he was running for Congress w ogóle. Ale bardzo fajne to jest o panu, który trzymał czy hodował tygrysy, ale nie hodował, bo on to kupował i miał takie zoo dla nich, ale to nie jest zupełnie legalne. No i to był taki ten przykry aspekt tego wszystkiego, że no te tygrysy może nie miały najlepsze życie. No i on się jakby, to jest o jego życiu, on teraz siedzi w więzieniu za te tygrysy, za tam inne rzeczy. No i za to, że on chciał zamordować Carol Baskins, bo to była jego w ogóle rival w tym wszystko i oni się mega kłócili, oni się kłócili w internecie i on po prostu takie szalone rzeczy robił, że to jest... jej książki można pisać, czy najlepsza fabuła by tego nie opisała, co ten człowiek wyprawia. No i też właśnie jest trochę to pokazywane taki... trochę taka właśnie weird America, taki southern life, takie bardzo, nie wiem, takie Ameryka, z której trochę się śmiejemy. No i to jest właśnie tak pokazane, ale film dokumentalny bardzo mi się spodobał. I też z Johnem to zaczęliśmy oglądać na początku pandemii w ogóle. Pamiętam jak Emcia tutaj na mnie spało, my to z Johnem oglądaliśmy. No i po prostu nie, ja pomyślałam sobie, wow, czy to jest naprawdę to się działo, bo holy cow. No, to są te moje ulubione seriale z 2020. Dajcie znać w komentarzach poniżej lub w zakładce społeczność, jakie są wasze ulubione seriale, co u was się sprawdziło, co polecacie, bo chętnie też zobaczę. Też dajcie znać, czy oglądaliście te, które ja tutaj wymieniłam, czy też wam się podobały, czy raczej nie. A też dajcie znać poniżej lub w zakładce społeczność. Jak ten film wam się podobał, to kciuki do góry. Jak jesteście pierwszy raz na kanale, to zachęcam was do subskrybowania poniżej. No i jak zawsze Matylda i ja, i nasze baby Emma, i John na pewno. Życzymy wam miłego, pięknego, fantastycznego dnia. Pa!